Ze mną Hiob, już nie młody kot, tylko stary wyliniały kocur. Czujesz młody się, mi u boku. No wiem, czujesz się wyliniałym kocurem, Tomeczku? Wystarczy spojrzeć na moje zakola, ale nie jest jeszcze tak źle. Co to za młode koty? Znam ksywki, wiem jak rapują. Pax, Falamir, DJ Anem. Co to za młode koty u boku, Tomek? Jeszcze knopek, którego nie ma. Młode koty to jest taka choroba podobna do... Nie mogę powiedzieć. Kłaczek. To, takie coś, co wiesz. Chcesz dać sobie już spokój, ale cały czas cię gryzie. To są po prostu młodzi, zdolni, kurde, faceci. Nie będę cytował dokładnie, że to są perły wyłowione z szamba. Po prostu no, zdolni, dobrze zapowiadający się na scenie chrześcijańskiej raperzy. Jak pewnie zauważyłeś, dostałeś ode mnie takiego lekkiego disa na Gospelboxie, dlatego, że zapowiedziałeś swoje, no nie tyle odejście całkowicie ze sceny hip-hopowej, ale to, że już nie nagrasz więcej żadnej płyty. Ja nie traktuję tego całkowicie wiążąco, myślę, że to się jeszcze zmieni. Myślę, że nawet z młodymi kotami może się okazać, że taki krążek powstanie. Natomiast, no sam powiedziałeś, że gdzieś tam jesteś jakoś wypalony i tak dalej. Skąd się to u ciebie bierze? Masz już po prostu dość tego, że co? No bo się jednak nie nagrałeś jakichś bardzo tragicznych płyt, tylko fajne płyty, no, z człowieku. Dziękuję. Wiesz co, dobrze to określiłeś, jest to wypalenie. No. Jeżeli siedzisz w domu zamiast grać koncerty, jeżeli patrzysz na pudło ze swoimi płytami, które nie zmniejsza swojej objętości, wiesz, no, muzyk, chociaż ja nie jestem muzykantem bardziej, który nie gra koncertów, no to wiesz, no to jest jak życie bez oddychania. Gadamy o młodych kotach, bo strasznie smęcisz. Słuchaj, to powiedz może o tym, jak ich poznałeś, jak zgromadziłeś te perły wyciągnięte z, powiem ładniej, tak? Z szamba. Szamba, okej. No to tak, Paxa poznałem na pewnym koncercie w Krakowie. Techno? Nie, hip-hopowym, organizowanym przez naszych braci protestantów. I wtedy Michał był i też zagrał kilka utworów. No i mi się spodobało i powiedziałem, że jeszcze coś razem zrobimy, żeby się do mnie odezwał. Więc tak go wyłapałem. Falamir to jest owoc koncertu TAU w Krakowie, gdzie grałem support. I też się poznaliśmy i to zaskakująco było tak, że bardziej chodziło o bity, bo Falamir jest producentem, robi muzykę, robi bity, a tu się okazuje, że też rapuje, więc... Coś nam pierdzi nad głową, jest motolotnia, tak proszę motolotnia. Nie przejmować absolutnie. Spoko. Jest jeszcze Knopek, którego nie ma z nami, który dzisiaj świętuje urodziny swojej dziewczyny. Jego znowu poznałem, proszę ja ciebie, po koncercie... w szkole na Śląsku Wielkopostnym. Mega, mega po prostu był beton, po prostu byłem załamany, że nic, zero reakcji. I ten jeden człowiek, ten Dominik, podszedł po koncercie i w sumie później przegadaliśmy chyba ze 3 godziny. I też zajawka, że rapuje, też mi się spodobało. No a Anema to... Ja z przypadku, tak. Zupełnym przypadkiem trafiłem kiedyś na scratch sesję z DJ-em Wake Upem. Pozdrawiam go tutaj serdecznie. I tydzień później pojechałem z Wake Upem i z Hiobem na festiwal praski. Wbiłem się na krzywy ryj, na DJ-a, nie? I, no i pykło. I czasami sobie jeździmy na koncerty. Jak Wake Up nie może, który jest głównym DJ-em Tomka, no to... To tak, to ja jestem posyłany. Kto nie może, tam Anema pośle, tak? Dobra. Dzisiaj takie no, super doświadczenie dla was, bo wiem, że Pax i ty graliście już koncerty, występowaliście, ale Falamir to jest jego debiut na scenie. Zagrał dzisiaj no, przed dosyć sporą publicznością, zaśpiewał, właściwie zarapował. Jakie to jest uczucie, tak patrzeć w tłum? Nie bałeś się? Widziałem, że trochę bałeś. No, trochę się bałem. No, mało powiedziane, nie? Jak wyszedłem na scenę, to mi nogi się trzęsły. Gdzie jest WC? Ale nie, no kurczę, no naprawdę mega, mega dzisiejszy dzień i oprócz tego, że wcześniej nagrywaliśmy teledysk i teraz jeszcze koncert, no po prostu zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę i no wydaje mi się, że publice się podobało. No i mi też, tak mi się wydaje. Podobało się, wiesz co, ale to chyba jest najlepszy sposób rzucać na głęboką wodę i nie pitolić się, nie? Myślę, że tak, dzisiaj mieliśmy chrzest młodych kotów.
Kocenie. Dokładnie tak. I to jest niesamowite, jak Pan Bóg działa. Samo to, że jesteśmy tutaj, że Gospel Box zajęło się nami i za ten teledysk wielki szacunek i wielkie dzięki już teraz. I jak Pan Bóg dalej działa, że jesteśmy tutaj, że ksiądz Kuba Barczak zaprosił nas na swój koncert, na zagranie tego utworu z tym projektem, który... No kurde, niesamowite. Duch Święty jest po prostu... Ewidentnie dzisiaj było, że działa Duch Święty, bo my nawet sobie tego nie wyobrażaliśmy. Powiedz o tych zwrotach jeszcze, bo to, że nagrywaliście teledysk, to przed chwilą rozmawialiśmy nawet, wymusiło na was jakby powtarzanie tych swoich zwrotek. Dzięki temu nie mieliście takiego stresa też, no, oprócz Falamira na scenie. No, powtórkę z tekstu, pamięciówkę mieliśmy już opanowaną, bo od godziny 10 do godziny 17 w kółko nawijaliśmy jedno i to samo. I Bóg już wiedział, po co to jest, chociaż pod koniec, ja mogę powiedzieć za siebie, już byłem zmęczony, znudzony, już po prostu mi się nie chciało. No ale już wiem, po co to było, dzięki Ci Boże. Jest taka zajawka w Was teraz, żeby nagrać płytę, żeby dalej coś razem robić? Jak najbardziej zajawka jest i bardzo bym nie chciał, żeby ten ogień opadł, no nie? Bo jest taka tendencja do tego, że ogień zaraz gaśnie, przynajmniej to widzę po sobie, ale jest ten power, jest ta moc, jest ten taki pozytywny dreszczyk, żeby nagrać to, żeby wziąć się do roboty, bo jak wiemy, no, Światowe Dni Młodzieży za niedługo przecież są, więc można uderzyć w temat, można naprawdę zrobić z tego naprawdę dobrą zajawkę. Jak widać, to nie odbija się jak groch o ścianę od publiczności, tylko naprawdę bierze, kurczę, chwyta za serducho, chwyta za nogi, żeby pobujać i naprawdę jest moc, jest power. Jak najbardziej będziemy myśleć i chcemy to zrobić, prawda? Ja też zawsze marzyłem, żeby na scenie występować z dużą grupą ludzi, bo najczęściej gram ja i DJ i to jest takie suche, a tu kurde czuć tą ekipę, czuć moc, bo tu jest więcej gardeł i po prostu to jest piękne i widzę, że Pan Bóg kurde spełnia moje marzenie, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy i... Może to właśnie jest ten czas, bo ja też jak obserwowałem Cię pierwszy raz na chrześcijańskim graniu, to miałem takie wrażenie, że Ty się źle czujesz na scenie sam, że Ty po prostu potrzebujesz właśnie kogoś obok siebie, właśnie kogoś, to wiesz, i porzuci zwrotkę, kogoś, kto z Tobą stanie, zaśpiewa. Jasne, to zawsze pomaga, jeżeli ktoś jest przy Tobie ramię w ramię i Cię wspiera i idzie w tą samą stronę i wierzy. To jest mega budujące. W ogóle nasza podróż tutaj, oprócz wygłupów, wiadomo jak to z młodymi kotami, ale poruszaliśmy mega ważne sprawy dotyczące wiary i bardzo po prostu kocham te wyjazdy, jak jeździmy no tu z chłopakami, no ale czy jedziemy z Anemem, czy z Wake Upem, czy z Wiecznym, no to są takie tematy poruszane. Rewelacja, to tak umacnia duchowo też. Wow. No to mamy dla Was teledysk, jak sobie tutaj klikniecie, to można sobie go obejrzeć. Młode koty, czekamy na płytę.